Dzień dobry widzowie i kupujący, Maciek Mawkar z tej strony. A dzisiaj dla Was przygotowałem Astrę K w pięknym czerwonym kolorze, oczywiście w najbardziej popularnej wersji, może nie popularnej, najbardziej chcianej wersji, czyli 1.4 benzyna, 125 koni, bo tutaj też występował nawet silnik 1.0, a pewnie jak widzicie te auta typu kompakt, te już sporo urosły. Więc ten 1.0 tak mi się wydaje, że mógłby się troszeczkę męczyć, jakbyście chcieli gdzieś tym dalej jeździć w trasy. A te 125 koni, 1.4 turbo naprawdę daje radę i przy okazji ten wóz ma też tryb sport, który jednak zmienia jakoś charakterystykę tego pojazdu i czuć, gdy wciśniecie ten przycisk, że on jednak ma ochotę jechać dużo, dużo lepiej. Co o tym wozie? 175 tysięcy przebiegu, 17 rok. Więc około 25 tysięcy rocznie. Trzeba powiedzieć, że czasy się trochę zmieniły. Teraz już takiego dosyć dużego kompakta nikt nie kupuje po to, żeby jeździć sobie po bułeczki. Tylko raczej ludzie wybierają takie samochody, jak mają trochę do pracy. 15 to jest, powiem Wam, naprawdę minimum na te wozy. A standardowe przebiegi to trzeba liczyć, że ktoś tym robi koło 18-20 tysięcy. Więc według mnie przebieg jest dosyć normalny, ale ważniejszy jest przede wszystkim stan techniczny. Możecie mieć przebieg bardzo niski, przy aucie nic nie zrobione, a tutaj wóz według mnie nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Opony bardzo ładne, tarcze, klocki też w porządku, silnik suchy, bez wycieków, więc wóz taki jak najbardziej do jazdy. Pochodzi on od pierwszego właściciela, od nowości, pierwszej rejestracji Auto House, chyba po miesiącu na właściciela, więc zarejestrowany tylko po to, aby ewentualnie klient wrócić nim sobie do domu. Duży kolejny plus tych Astr jest, tak powiedziałem, dużo z niskimi pojemnościami silnika i z niskim wyposażeniem. Tutaj wyposażenie jest dość wysokie, wiadomo, nie ma absolutnie wszystkiego, ale ma dużo lepiej niż nawet niektóre klasy wyższe od tego pojazdu. Począwszy od czujników parkowania, przód, tył, świateł LED do jazdy dziennej. Macie też takie, jak tutaj widać, małe kropeczki, jak ala czujnik, to wyszukuje Wam miejsce na parkingu. Jak jedziecie sobie tak bokiem, sprawdza auto mniej więcej, czy się zmieści. I nie wiem, czy nawet samo nie zaparkuję, musiałbym sprawdzić. Przy okazji mamy jeszcze asystenta zmiany pasa ruchu. Pokazuję Wam w lusterkach, miga, czy coś jest na drugim pasie. Przyciemniane szyby. No i jeszcze z tyłu, na pewno pamiętam, jest kamera cofania. No jak widzicie, są również alufelki, a na alufelgach opony wielosezonowe. No i coś jeszcze warto wypowiedzieć się na temat tego wozu, designu. Design bardzo dobry. I przede wszystkim fajnie dobrany kolor do tego, co stosował Opel w swoich samochodach, czyli tego takiego czarnego przejścia na tym słupeczku tutaj, które właśnie Wam pokazuję. Czerwony z czarnym zawsze gra idealnie. Przy okazji macie też lekko tak jakby czarne lampy z tyłu, no i oczywiście mocno czarne z przodu, więc dla mnie jak najbardziej plus kolor tego samochodu. I też czasy się zmieniły, ludzie polubili właśnie troszeczkę kolory bardziej takie ciekawe, a nie tylko srebrny i czarny. Zaczęły się dobrze sprzedawać czerwone wozy, białe to już w ogóle. No i dużo jest Opli, było takich kolorów pastelowych, a to zieleni, a to niebieskich. No ale ten mamy akurat taki, według mnie to bardzo fajnie gra, kontrastuje ten czarny. Co jeszcze warto powiedzieć? No design też taki ostry, no. Powiedziałem przed chwilą, samochody urosły i widać po nim jak na dłoni, że nie jest auto porównywalne z Golfem na przykład 4, który debiutował, można powiedzieć, 10 spokojnie lat, albo nawet i dłużej, 15 lat po tym wozie. Dobra, auto nie jest po wypadku, zmierzyłem miernikiem lakieru na prawej stronie około 150 mikronów. Przepraszam, na lewej, więc mogła być jakaś ryska. Po drugiej stronie stuwa, standard, dach, maska, wszystko, tylnia klapa, oryginał. Czy coś jeszcze mam Wam powiedzieć? Chyba nie, już się nagadałem dość sporo. Naprawdę mi to przejście nad szybami się bardzo podoba, że to przechodzi tak jakby w tylnią szybę i przez ten czarny element plastikowy wygląda dość nowocześnie. No to nagrajmy sobie książkę serwisową, proszę bardzo. Tu macie jego wpisy, sześciobiegowa, wpisana rejestracja. Tu pierwsze,
potem następne, no i też oczywiście jest coś pod mastką od wymiany. Ale przejdźmy sobie do wnętrza, bo tak jak wspominałem, wóz jest dobrze wyposażony. A tu przy okazji zobaczycie, co jeszcze ma miejsce na płytkę. Nagrajmy wnętrze pojazdu, ponieważ jest dość dobrze wyposażony. Ostatnią, którą miałem, Aster tej generacji, czyli Kamia, czarny sufit, tama zwykły, i z tyłu oczywiście macie ISOFIX i te fajniejsze tapicerki, bo występowały też z gorszą, występowały też mega biedne, ale tak jak mówiłem wcześniej, jest fajnie wyposażona. I spójrzcie, taka ciekawostka, jakie tu są polskie kanapy i jak jest sprytnie wykorzystane miejsce na coś innego. Jak widać, mamy tu lakierowane listewki, tak aby to nam ładnie się prezentowało. Listewka przechodzi tutaj i widzicie, jaka jest dość płaska yuga deska, która na pewno powoduje to, że ten samochód wydaje się wewnątrz bardziej taki optycznie większy. Mamy tutaj większy wyświetlacz niż standardowo mogło być. Też oczywiście można sobie podłączyć telefon. Mój jest podłączony. Ładnie z niego muzyka gra. Jest również nawigacja. Proszę bardzo, pokazuje nam wszystko. No i też jest projekcja telefonu. Jak tutaj sobie klikniecie back, jak widzicie, wyświetlacz jest również bardzo responsywny. Nie trzeba w niego klikać, nie wiadomo jak. Jest dobrej jakości. No i tu właśnie macie tą projekcję. Dalej klimatyzacja, podgrzewane fotele. No i coś, czym się Opel chwalił. Podgrzewana kierownica. Naprawdę fajna sprawa w zimie. No i tutaj oczywiście więcej przycisków, ten tryb sport, o którym wam mówiłem, oczywiście pokazało się na liczniku, wyłączanie czujników parkowania przód, tył, no i znajdowanie tego miejsca, proszę, wyszukiwanie miejsca się włączyło. No jeszcze wam pokażę, jak ładnie prezentuje się kamera na tym wyświetlaczu. Proszę, bardzo czytelna, fajna, wygodnie się na tym cofa. Sześciobiegowa skrzynia biegów, spójrzcie, mimo przebiegu zero zużycia. Tutaj też ładnie utrzymane, elektryczny, ręczny, nie wiem czy wszystkie miały, ale ten ma. Dwa miejsca na kubki, spory, wygodny podłokietnik, obszyty też taką skórką, no i z miejscem na USB-ka. Dobra, przechodzimy co do kierownicy. Kierownica niby widzicie, tak wam pokazałem przebieg, on ma 175 tysięcy, a kierownica wygląda bardzo, bardzo ładnie. Oczywiście ma sterowanie, również tempomatem, no i automatycznymi wycieraczkami, automatycznymi światłami, bo tego nie wspomniałem. I nie wspomniałem również, że ma składane automatycznie lusterka, jak go obchodziłem na zewnątrz, ale oczywiście nie zapomniałem teraz o tym tutaj. No i tu mamy kropeczkę do fotochromu, aby to lusterko wewnętrzne same się ściemniało. Dobra, pokażę wam tutaj, jak wygląda boczek. Boczek bardzo ładny. Więc tak naprawdę wóz przyjemny. Tak na szybko spojrzałem na szybach, jak ktoś na to patrzy. Nawet przednia szyba jest oryginalna. No i to jeszcze mogę wam pokazać, że komputer możecie sobie poprzełączać, ile zostało do oleju, nawet sprawdzić ciśnienie, co jest włączone. Wyjść z tego w audio telefon. A tak się nie, w ogóle patrzyłem na ekran, nie patrzyłem, że nie ma ostrości, ale możecie sobie iść w audio oczywiście. Sterowanie muzyką i resztą. Dobra. Przy obozie to tyle. To jeszcze macie taki schoweczek. Też się przydaje na jakieś monety, czy na drobnostki, czy na chusteczki do nosa. To już każdy to użytkuje po swojemu. Według mnie naprawdę wnętrze przyjemne, zwłaszcza mimo jakiegoś tam ciut wyższego przebiegu. Dobrze wyposażona. Niczego nie brakuje, żeby sobie wygodnie jeździć, a przede wszystkim 6 biegów i żwawy silniczek. Jak film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, może być to komentarz lub mail. Ewentualnie też można zostawić jakieś sugestie na mediach społecznościowych, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Oczywiście możecie sprawdzić, co mam jeszcze w ofercie na mavkarautomoto.pl lub dopytać przez te właśnie media społecznościowe, czy coś jedzie, co by może was akurat interesowało i mógłby wam sprzedać. I pamiętajcie również, że wszystkie auta u mnie są opłacone. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu, a nie macie tego auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach. Mogę go oczywiście przywieźć go na lawecie. Więc cóż, to by było na tyle. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.